Ok, witam wszystkich. Dzisiaj sobie streścimy trochę dwa filmiki, które będą pokazywały całkowite rozłożenie na części pierwsze ekranu LCD od Lumii 930. Ja się postaram Wam pokazać to w takim wielkim skrócie, mniej więcej, gdzie się najbardziej męczyłem i przy czym. Także lecimy. To jest ten właśnie LCD cały. Ja już go sobie tam rozwaliłem tak, że po prostu mogłem sam ekran LCD, ten AMOLED, oddzielić od dotyku. Bo pod spodem mamy tutaj dotyk, który jest klejony na klej UV. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś filmiki takie, że gościu nakładał taki klej na szybkę. On się rozlewał po całej całości, potem nakładał na to dotyk i utwardzał klejem UV. Także ten dotyk jest właśnie tak zrobiony. Sam ekran LCD jest cholernie kruchy. Jest to całkiem inna technologia niż te takie stare wyświetlacze TFT, czy jak to tam się nazywają dokładnie, które składają się z kilku warstw. Tu jest taka cieniutka tafla, która jest bardzo, bardzo delikatna. W niektórych telefonach jest na tyle delikatna, że wystarczy upadek telefonu na jakąś twardą powierzchnię, nie wiem, z wysokości metra i ekran się już po prostu łamie i nie działa wtedy. Także tak wygląda część ekranu. I teraz zobaczymy coś bardzo fajnego, nad czym spędziłem godzinę czasu, żeby ściągnąć cały ten dotyk, który jest przyklejony na klej UV. I nie wiem, czy ktoś widział, jak Chińczycy ściągają takie dotyki. Kładą to na taką maszynę, która podgrzewa cały ekran LCD. Od razu zasysa je pod ciśnienie, że się trzyma mocno. I biorą bardzo cieniutki drucik, którym jakby piłują pod spodem ten cały ekran i tak idą do końca. Bardzo żmudna robota. Ja takiej maszynki nie mam, musiałem wszystko ręcznie robić. I generalnie pokażę Wam na początku kawałek, a tutaj pokazuję, że w tych nożykach, które kupiłem, jest jeden bardzo słaby punkt. Ten plastikowy uchwyt, który ściska te ostrze, jest po prostu do bani. Po prostu gwint się wyrabia i ta tulejka aluminiowa potem już nie ma mocy, żeby zacisnąć ją. Widzicie, o co chodzi? Oto, także mogliby tutaj chociaż w tych nożykach dać aluminiową tą, co ściska, tak żeby było to mocniejsze. Mam już oczywiście patent, żeby to przerobić, ale nie o tym filmik. Jeszcze taką ciekawostkę, zobaczycie, jak rozwaliłem cały ten ekran AMOLED, jak on jest w ogóle zrobiony. Jest przyklejony na takiej jakby taśmie czarnej. Nie wiem, czy to ma związek z tym, że właśnie dzięki tej taśmie czarnej widać tą czerń czarną. To jest po prostu tylko jakaś taśma, która ma za zadanie, nie wiem, trzymać cały ten krzem, czy jak to nazwać. No widzicie, jakie to jest kruche. Totalna rozwałka LCD-ka od Lumii 930. Też oczywiście u mnie BHP to jest takie, jakie widać. Mogą chociaż jakieś rękawiczki sobie założyć, żeby się nie skaleczy, żeby sobie nie wbić tego. Tutaj sobie układ ten zatrzymam. Może się kiedyś przyda, bo on na pewno jest, podejrzewam, że jest dobry. Może być też niedobry. Synaptics. To jest ten układ od całego dotyku. No dobra, teraz przejdziemy sobie do drugiej części filmiku. Ja zrobię malutką pauzę i tylko zarzucę drugi filmik. i zobaczycie, jak wygląda ściągnięcie tego całego dotyku. Powiem wam tylko tyle. Ten filmik, co tutaj teraz wam puszczam, on trwał godzinę czasu. Godzinę czasu się męczyłem nożem, jeszcze innymi narzędziami, które po prostu już w akcie desperacji już nie miałem siły się z tym męczyć. To jest tak cholernie ciężka robota. Muszę ściszyć, bo tutaj troszeczkę mi wyskoczył filmik głośno. Ok. Także najlepiej mi poszło właśnie takim nożykiem do tapet. Powolne, bardzo żmudne, chociaż sam proces tego odwarstwiania nie jest taki najbardziej przerąbany. Najbardziej przerąbany to jest proces usuwania tego kleju potem z tego szkła. To jest najgorsze. Takie dziubanie to jest jeszcze pikuś, bo możemy sobie podziubać 10 minut i mamy rozwarstwione te warstwy, tak? Lecimy dalej, ja tutaj oczywiście przyspieszę mocno. Na szczęście, o dziwo, się nie zaciąłem przy tym. Jakiś cud. Tutaj jest ciekawy motyw z taśmą, która... Tam jest podświetlenie od ekranu LCD. Nawet widać tutaj, że są diody na tym pasku. 4 chyba diody na cały ekran. Na górze. Brałem szczoteczkę Izopropanol. Ten klej nie reaguje w ogóle na Izopropanol. Dynaturat też taki przezroczysty, nic nie pomógł. Oczywiście tutaj sobie chciałem to oczyścić troszeczkę z tego syfu, który skrobałem tym nożykiem. Ale mówię wam, to jest taka katorga, ściąganie tego kleju. Nie wiem, może by rozpuścił ten klej UV. Jaki to jest środek, zapomniałem. Aceton? Może by aceton to rozpuścił. Jeżeli tak, jeżeli by nie uszkodził przy okazji tej szybki, nie zmatowił jej, czy coś w tym stylu. Bo to jest tutaj chyba jakiś Gorilla Glass. Także takie skrobanie nożykiem mu nawet nic nie zaszkodzi. Jedynie co możemy zrobić, to zaskrobać tą czarną farbę, która jest wokół tego ekranu LCD, co troszeczkę mi się zaskrobało. Widzicie, tu jest cały ten klej. Warstwa gdzieś 1 mm kleju tego UV. Masakra, jeszcze nigdy takiego czegoś nie skrobałem. To jest w ogóle pierwszy taki wyszedł i wiem, że to jest... Oj, ciężka robota. Tu już nawet wydziwiałem. Zaraz zobaczycie, jakie brałem narzędzia. To skrobałem tą taką gąbką do ludownic, co się wciera groty. Już normalnie nie miałem siły tego palcami robić. Generalnie polecam to właśnie takim ostrzem zrobić, jakoś sobie przymocować bardzo fajnie ten ekran LCD taśmą, chociażby z tej strony i z drugiej, do stołu płaskiego i skrobać nożykiem, nówką, sztuką, która jest cholernie ostra, żeby ten klej zeskrobać, a potem to już trzeba się niestety namęczyć ręcznie, żeby go wypolerować i tak dalej. Co ja tu jeszcze brałem? Nie śmiejcie się, ale zaraz zobaczycie pewien motyw, który może was rozwalić. Na razie jeszcze tym się męczyłem. Gdzieś co ja brałem? Widzicie? Maszynkę do golenia. Niestety poległa. Nawet nie dosięgły ostrza tego kleju. Godzina czasu. Full tego kleju zeszło z syfu. Ale po jakiejś godzinie już to opanowałem. Po godzinie czasu. W samym końcu wam pokażę. No to już będzie pokazane za chwilkę. Już go wyczyściłem. Już prawie na finiszu. Ostatnie takie smugi zostały tego kleju. To mówię, to taka ręczna robota. Tu już praktycznie już miałem wyczyszczone. Już szybka jest wyczyszczona. I miałem taki motyw, żeby zobaczyć, jakby to było, jakby tą szybkę nałożyć zamiast tej tylnej klapki. Natomiast powiem wam od razu, że dzisiaj próbowałem. Nie wyjdzie to dlatego, że tu jest jeszcze włożona płyta główna. Jest jeszcze taka na płycie głównej na górze włożona płytka. I po prostu jak nałożymy tą szybkę, to jest po prostu nad obudową. Tutaj sobie oczywiście marzyłem, jakby była Lumia wysuwana z takim ekranem. Poniosła mnie fantazja trochę na koniec. Widzicie, tak chciałem to niby zrobić, ale fajnie by to wyglądało, bo było widać płytę główną. W zasadzie nie byłoby widać, bo tam na tą płytę główną nachodzi jeszcze ta płytka taka plastikowa. Szkoda, bo fajny mod by był tej Lumii 930. No i tutaj widzicie, nożem jak skrobałem, to ten czarny lakier jakby trochę zaskrobałem. Jest to do poprawienia, można to poprawić, naklejając tutaj jakąś taśmę wzdłuż i potem maznąć jakimś lakierem czarnym, delikatnie. Także godzina na ściągnięcie tego całego kleju z szybki, godzina czasu. Nie wiem, czy to było opłacalne, ale no zostały mi części jak cała obudowa bez LCD-ka z płytą główną. I zastanawiam się, co z tym w ogóle robić. Czy może komuś oddać? Oczywiście tutaj chciałem zobaczyć, czy markerem to się da jakoś tak tylko na chwilę zamazać, ale marker słaby był, także nie dał rady. I co, i to było na tyle. Taki filmik pokazujący, jak to wygląda ściąganie z Lumii 930 kleju UV z szybki. Masakra. Już bym chyba wolał kupić taką szybkę nową za, nie wiem, 20 zł. Chciałbym zobaczyć na Allegro, ile taka szybka kosztuje. Także ja na tym kończę filmik. I pozdrawiam, trzymajcie się.